Proszę Państwa, księdza Stanisława poznałem tutaj bliziutko, tutaj obok u grobu księdza Jerzego Popiełuszki. Modliłem się w roku 2005 i wtedy właśnie ktoś położył mi na ramieniu dłoń. Ja znałem oczywiście księdza Stanisława z widzenia i wiele razy chciałem poznać bliżej, ale coś zawsze przeszkadzało, coś uniemożliwiało. To ksiądz Stanisław położył mi dłoń na ręku, na ramieniu i powiedział, że chciałby porozmawiać, chciałby się spotkać. Tak się zaczęła ta nasza znajomość, znajomość, która przetrwała przez te wszystkie lata, znajomość, która w jakiejś mierze była taką dla mnie niezwykłą, była, jest niezwykłą podróżą, bo móc obcować z księdzem Stanisławem, to Państwo na pewno wiecie, wie to mnóstwo osób, bo gdy chodzimy z księdzem Stanisławem, zdarza nam się czasami pójść, częściej niż rzadziej, 1 sierpnia na warszawskich Powązkach od bramy cmentalnej do pomnika Gloria Victis, to te kilkaset metrów pokonujemy przez czasami godzinę, czasami dwie godziny, dlatego że tyle osób podchodzi do księdza Stanisława, okazując szacunek, mówiąc niech ksiądz pobłogosławi, jesteśmy z księdzem. To mi pokazuje, że choć czasami wielcy tego świata zamykają przed księdzem Stanisławem drzwi, to zwyczajni ludzie wiedzą, że to jest po prostu Boży człowiek. Ja za ksiądz Stanisław będzie może protestował, bo tak ma, skromni ludzie tak mają, że nie lubią, kiedy się o nich mówi takie rzeczy, ale tak po prostu jest i Państwo, którzy tu jesteście, na pewno o tym wiecie. To miejsce, gdzie jesteśmy, Kościół Świętego Stanisława Kostki, dla Państwa na pewno wszystkich tu przybyłych, dla księdza Stanisława, dla Jurka, dla mnie, to jest niezwykłe miejsce. Ja tutaj jako młody chłopak chodziłem, tutaj w pobliżu jest liceum imienia Stefanii Sępołowskiej, to Państwo wiecie, kiedyś na Stołecznej, dzisiaj Popiełuszki. Chodząc do tego liceum, wstępowałem na takie krótkie msze do tego właśnie kościoła, słuchać tego, co miał do powiedzenia ksiądz Jerzy Popiełuszko, gdy mówił zawsze o tym, że prawda jest najważniejsza, że jeżeli jesteśmy zagubieni, jesteśmy we mgle, ale trzymamy się prawdy, to wszystko staje się proste. I tak naprawdę to jest w życiu najważniejsze. Kiedy poznałem księdza Stanisława, to zrozumiałem, że to jest dokładnie postać tego samego formatu, że obydwaj, to Państwo wiecie, byli skazani na śmierć. Mówił o tym Grzegorz Piotrowski w Procesie Toruńskim, odkrył to Andrzej Witkowski, że były plany, żeby ksiądz Stanisław zginął nawet pierwszy. Ostatecznie uznano, że jeżeli najpierw zamordują księdza Stanisława, to wokół księdza Jerzego może stworzyć się taki kordon, który uniemożliwi dotarcie do księdza Jerzego Popiełuszki. Uznano więc, że na początku ksiądz Jerzy Popiełuszko, a potem dopiero ksiądz Stanisław. Ja jako młody chłopak, 15-16-letni, nie rozumiałem tego, że ksiądz Stanisław w pewnym momencie tak jakby troszeczkę nam zniknął. Obserwowaliśmy księdza Stanisława blisko księdza Jerzego Popiełuszki i nagle gdzieś tak jakby było go mniej. Nie wiedzieliśmy oczywiście wtedy, co się działo w tle. Do tego doszliśmy dopiero po latach, sięgając do ściśle tajnych dokumentów operacji Kryptonim Godot, gdzie, tak jak była operacja Kryptonim Popiel, gdzie rozpracowywaną postacią był ksiądz Jerzy Popiełuszko, tak była Kryptonim Godot, gdzie rozpracowywaną postacią był ksiądz Stanisław Małkowski. W tej operacji Kryptonim Godot przecierałem oczy z niedowierzania, jak potężne były te operacje, ile pracy, wysiłku, jak wielkiej grupy ludzi poświęcono, żeby zneutralizować skromnego kapłana, jednego kapłana księdza Stanisława. Ksiądz Jerzy został zamordowany. Uznano ostatecznie, że zamiast dwóch męczenników, może za dużo, może uznano, że byłoby to zdecydowanie za dużo, że i tak świat patrzy w tej chwili na Polskę po tym, co zrobiono z księdzem Jerzym, wymyślono bardziej chytry plan. Zostawić żywym, ale zneutralizować. Ten plan powstał w głowie generała Czesława Kiszczaka, jak wynika z operacji Kryptonim Godot, a jego emisariusze przedstawili go przez pośredników. Niestety, to jest bardzo trudne mówienie o takich rzeczach. Myślę, że dla Państwa, dla mnie. Przedstawili go księdzu prymasowi i ksiądz prymas ten pomysł zrealizował. Wysłał księdza Stanisława na cmentarz na Wólkę Węglową, żeby tam odprawiał msze święte, msze pogrzebowe, jednocześnie z zakazem głoszenia mszy świętych w archidiecezji warszawskiej. Wydawało nam się wtedy, że kiedy ksiądz Stanisław znika z pola widzenia, to być może dlatego, że trzeba go chronić, że ktoś tam w kurii pomyślał, zabiją go, jeżeli będzie dalej robił to, co robi, czyli mówił prawdę po prostu. Trzeba dla jego bezpieczeństwa odsunąć go na bok. Ale przyszedł rok 89, a ksiądz Stanisław dalej był na Wólce Węglowej. Minęły dziesiątki lat
i ksiądz Stanisław dalej jest na Wólce Węglowej. Można by powiedzieć, nie ma już generała Kiszczaka, pomysłodawcy wysłania księdza Stanisława na cmentarz północny w Warszawie. Nie ma już księdza prymasa. Ale to, w cudzysłowie powiem, zesłanie w jakiejś mierze wciąż trwa. I ono wcale nie obejmuje diecezji archidiecezji warszawskiej. Pamiętam, kiedy jeździłem z księdzem Stanisławem po różnych miastach Polski, gdzie zapraszano nas na różne spotkania, kiedy tak porozmawialiśmy, jedno, drugie, dziesiąte spotkanie, kiedy odkryłem w księdzu Stanisławie bratnią duszę, on mi wręcz nakazał mówić do siebie: Stasiu, cały czas mam opór, czasami mi się wymknie mówić Stasiu, ale generalnie mówię księże Stasiu, bo wielki szacunek naprawdę i to troszeczkę mnie blokuje, mimo że ksiądz mi zawsze przypomina, że dla niego jestem Stasiem, a nie księdzem Stasiem. Kiedy tak jeździliśmy po różnych miastach Polski, któregoś dnia zapytałem, czy ksiądz by pojechał za granicę. Ksiądz mówi, nigdy nie wyjechałem z Polski i nigdy nie wyjadę, dlatego że mam jakiś opór przed opuszczeniem Polski, mam jakąś blokadę. Ja wtedy, mając już za sobą wiele podróży, gdzie docierałem do Polaków, którzy są tak samo jak my, bliska jest im Polska, ale różne okoliczności sprawiły, że musieli wyjechać. Mówiłem, tam są tak samo gorące serca jak w Polsce. Niech ksiądz pojedzie, niech ksiądz zobaczy. Nie, nigdy w życiu nie wyjadę. No ale z gronem przyjaciół nie stępowaliśmy. Można powiedzieć, wymusiliśmy na księdzu wyrobienie paszportu. Pamiętam, jak mieliśmy jechać na pierwszą podróż, pierwszą wyprawę, nie wiem jak to nazwać, pierwsze spotkanie z Polakami na obczyźnie w Belgii. Wylot miał być w piątek, ksiądz w czwartek mówi, że nie pojedzie, bo przecież to pierwszy piątek miesiąca. Więc już byliśmy przekonani, że wymyślił alibi i nie pojedzie z nami. Bilety kupione miesiąc naprzód, ludzie przygotowani, że ksiądz Stanisław, ale z przyjaciółmi z Belgii pomyśleliśmy, nie ustąpimy. No cóż, były osoby, które się zadeklarowały, że księdza nie odpuszczą, będą przy nim w sobotę. Ustaliliśmy, ja lecę w piątek, no bo kupienie dwóch biletów z dnia na dzień to jest bardzo droga sytuacja, ale te osoby osobiście wprowadzą księdza niemal na pokład samolotu i nie odpuszczą, dopóki ten samolot nie odleci. Więc w piątek ksiądz został w Polsce, nie poleciał, ale w sobotę nasi wspólni przyjaciele nie odpuścili księdzu, doprowadzili go do tego samolotu, ksiądz wsiadł, odebraliśmy go na lotnisku w Belgii, a tam zobaczył, że za granicą są tacy sami Polacy jak my, że są tam wspaniali ludzie i jak w Belgii było tak gorące przyjęcie, to ksiądz Stanisław zdecydował się jeździć na wiele następnych spotkań. No i wtedy na to sposób odbyliśmy parę podróży, odbyliśmy podróż do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, gdzie rzeczywiście przyjmowano księdza Stasia w sposób taki naprawdę serdeczny, bo wszędzie go Polacy cenią, wszędzie go kochają, wszędzie go szanują. Ale były też sytuacje bardzo trudne, które pokazały mi, że ta rzeczywistość, o której Państwu mówię, ona nie skończyła się, tylko ona wciąż trwa. Była na przykład sytuacja w Anglii, gdzie zaprosiła nas grupa księży, wspaniałych księży. Jeden w pewnym momencie patrzy w sufit, drugi lustruje czubki swoich butów, trzeci niemal ze łzami w oczach mówi, nie będzie mszy, nie będzie spotkania, nie będzie niczego, bo rektor misji katolickiej zabronił, bo ksiądz kardynał Nycz zabronił. Nie będzie. Wielki wysiłek wielu ludzi, który doprowadził do tego, że udało się to zrobić w kościele angielskim. Pojechaliśmy do Kanady. Jednego wieczora wita nas pewien kapłan, który rzuca się niemal księdzu Stanisławowi na szyję, mówi o nim słowami pełnymi szacunku, a następnego dnia wyrzuca nas z tego kościoła, opisujemy to. Ludzie, inni ludzie mogą wchodzić do kościoła, ksiądz Stanisław nie może. Jednego wieczora wita nas tak, wita księdza Stanisława, tak jakby się spełniło jego marzenie, w sposób absolutnie pełen szacunku i szczęścia. Następnego ranka wita tak, jak byłby czymś przerażony. Co się stało między tym wieczorem a tym porankiem? Ten nieolbrzymi kontrast. Ja widziałem jedyny raz księdza tak przybitego. Może zaprzeczy, bo to jest twardziel. On się nigdy nie łamie i rzeczywiście ani SB, ani nikt inny księdza nie złamał, bo to jest człowiek zawierzenia. Ale ja powiem, co widziałem. Widziałem pierwszy raz księdza złamanego. Ten kontrast między wieczorem a tym porankiem był zbyt duży. Zbyt duży. Każdy ma jakąś granicę odporności i ksiądz Stanisław, tak to rozumiałem, właśnie poznał swoją.
Nie wiem, co się wydarzyło tej nocy. Być może ten ksiądz się komuś pochwalił. Być może powiedział, że będzie gościł następnego ranka takiego kapłana, który odprawi mszę dla Polaków, dla żołnierzy polskich, którzy mieszkają w Stanach i w Kanadzie. Będzie ich wielu, że będzie to cały dzień. Będzie msza, będzie całodzienne spotkanie. Nie wiem, co się stało. Możemy tylko domniemywać, że być może się komuś pochwalił i ten ktoś mu powiedział, właśnie sobie załatwiłeś bilet na parafię na Grenlandię bez prawa głoszenia kazań, bo co ty najlepszego robisz, jak to dojdzie do władz, tak? Pamiętam takie sytuacje i muszę Państwu powiedzieć, że było takich sytuacji wiele, ale ksiądz Stanisław zawsze z tych sytuacji wychodził z taką otwartą przyłbicą, zawsze. Nawet po tym trudnym momencie w Kanadzie, gdzie rzeczywiście widziałem, że przeżył to głęboko, choć może nie będzie się chciał do tego przyznać, ale naprawdę to widziałem. Zawsze wychodził później z takim jakby przekonaniem, że odrobina czyśćca na ziemi nikomu nie zaszkodzi. Ja pamiętam, jakim dla mnie szokiem było dowiedzenie się, jak ksiądz Stanisław spędza wolny czas. Że spędza go pomagając tym, którym nie pomaga nikt. Więźniom, którzy często nie mają dokąd wrócić, odbyli wyrok, być może chcieliby zacząć nowe życie, często nie mają już rodziny, nie mają pracy. Jest miejsce, gdzie mogą iść. Ksiądz Stanisław Małkowski, mieszkanie jego mamy. Tam udają się po pomoc, tą pomoc otrzymują. A jak się o tym dowiedziałem? Dzwoni do mnie któregoś razu Staś i mówi, czy nie mam pracy dla jednego i jego podopiecznego, bo ma uprawnienia do kierowania, a wyszedł, nie ma co ze sobą zrobić. No zadzwoniłem do kolegi takiego Jasia Brodawki, taki człowiek przedsiębiorca na Podlasiu. Udało się znaleźć pracę dla tego nieszczęśnika, ale w tym właśnie momencie dowiedziałem się, że ksiądz zajmuje się takimi rzeczami, że ma pod opieką wielu, wielu więźniów, którym jeżeli ma wolne pieniądze, to wysyła te paczki, wspiera ich modlitwą, daje im w jakiś sposób początek, szuka dla nich pracy. Jest jednym słowem oparciem dla tych, dla których często nikt nie jest oparciem. Jakim dla mnie szokiem było, jak któregoś razu odbieram telefon, była to sobota wieczór, ksiądz pyta, co ja mam zrobić, bo mój podopieczny mnie pobił. Jak to księdza pobił? No pobił mnie. No, ja mu dałem kolację, chciałem go ugościć, a on powiedział, że chce pieniędzy. Pobił mnie i ja nie wiem, co mam robić. Zadzwoniłem do brata, teraz dzwonię do ciebie, Wojtku. Ja mówię, no ksiądz pyta, co robić, a zwłaszcza, że przystawił nóż do gardła. Ksiądz nie miał pieniędzy, mówi, że moja mama ma tylko jakieś pieniądze. No dał pieniądze mamy, jakieś tam drobne pieniądze, sam nie miał własnych. Mówi, bo to, co mam, daję na takich jak ty. Pytam, ksiądz nie wie, co robić, trzeba zadzwonić na policję, zamknąć drzwi, bo skoro obiecał, że wróci, jak ksiądz kogoś powiadomi, to może wróci. Trzeba zadzwonić na policję. No tak, i to jest bardzo charakterystyczne dla księdza Stanisława. Ale wiesz, jak ja zadzwonię, to ci więźniowie trochę mnie lubią, bo ja im trochę pomagam. I tego nieszczęśnika złapią. Jak on pójdzie do więzienia, to on może mieć tam trudny los. Mnie ręce opadły, bo nawet w takiej chwili ksiądz Stanisław Małkowski myślał o tym, co się stanie z tym, który go pobił. Tak specyficznie okazał wdzięczność, a nie myślał o sobie. No stanęło na tym, że ja zapytałem, to ksiądz dzwoni na policję, czy ja dzwonię na policję? No ksiądz się zdecydował, zwłaszcza, że brat naciskał i nie odpuszczał. Ksiądz zadzwonił na policję, policja złapała tego człowieka, a prokuratura błyskawicznie umorzyła sprawę. Gołym okiem było widać, że ksiądz jest pobity, bo przecież miał sinaki na całym ciele. Tymczasem prokuratura uznała, że nie wiadomo, czy to prawda. To mniej więcej tak, jakby ksiądz Stanisław pobił się sam, nie dość, że się sam pobił, to jeszcze obciążył tym pobiciem Bogu Ducha winnego człowieka, bo przecież jeżeli się pobił sam, to tamten jest niewinny. Innymi słowy, sam może powinien ponieść odpowiedzialność karną za to, że się sam pobił i złożył fałszywe zawiadomienie o pobiciu. Taki absurd. Ale mnie się nie chciało śmiać, bo mnie jako żywo stanęły te zeznania, te dokumenty, te dowody, do których dotarł Andrzej Witkowski, a gdzie przecież było czarno na białym, że te same metody stosowała SB w latach 80. Gdy ludzie czasami bliscy księdzu Jerzemu wracali z mszy za ojczyznę, też byli bici, też byli szantażowani. Ludzie z najbliższego otoczenia, docierano do nich, mówiono, że spotka ich zły los, ich krewnych. I mówiła o tym na przykład pani sędzina Jadwiga Sokół, przyjaciółka księdza Jerzego. Mówiło wielu innych, że takimi działaniami gdzieś tam powodowano, że wokół księdza Jerzego robiło się coraz puściej. Często w tych działaniach uczestniczyli właśnie bandyci, recydywiści, którzy mieli immunitet bezkarności, bo stali za nimi mocodawcy z SB. Czyli oni dopuszczali się tych napaści, tych pobić. Minęło 30 lat, bo to było w 1984 roku, a napad na księdza Stanisława był w 2014. 30 lat, ale mnie te obrazki stanęły jako żywo, bo przecież znowu
pobicie i znowu bezkarność recydywisty. Ostatecznie po protestach wielu środowisk, bo udało się to troszkę nagłośnić, prokuratura druga wszczęła postępowanie w tej sprawie, ale ta pierwsza prokuratura wszyściutko błyskawicznie umorzyła. Opowiadam Państwu o tych różnych historiach, o tych różnych meandrach, żeby pokazać w telegraficznym skrócie, bo chciałbym, żeby zaraz ksiądz Stanisław jak najwięcej powiedział, żeby Jurek przeczytał jakiś fragment, żebyście Państwo mogli z księdzem dzisiaj porozmawiać, żeby odpowiedział na pytania, powiedział po prostu od siebie. To jest bardzo skromny człowiek, który, Państwo wiecie to lepiej niż ja, że na pewno będzie wszystko umniejszał, bo taki po prostu już jest. Czy znacie Państwo kogoś takiego, jakąś drugą osobę, która mając dotarcie do najważniejszych osób w państwie, a przecież ksiądz Stanisław świetnie znał świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, zna dobrze Jarosława, zdarza się, że nawet Jarosław Kaczyński odwozi księdza Stanisława po miesięcznicy do domu, znają się dobrze. Czy znacie Państwo drugą osobę, która mając takie dotarcie do prezydenta, kiedyś prepremiera Jarosława Kaczyńskiego, dzisiaj szeregowego posła, ale przecież wiemy, że jest najważniejszą postacią w Polsce, najważniejszym ze wszystkich polityków. I żeby ta osoba, mając tyle trudnych sytuacji za sobą, będąc takim zwyczajnym księdzem, który jedzie kilkoma autobusami na Wólkę Węglową, odprawiać mszę świętą, przyjaciel księdza Popiełuszki, żeby nie powiedziała na przykład w takiej sytuacji: Lechu, Jarku, nie wiem, jestem starym człowiekiem, mam 70 kilka lat, swoje przeżyłem. Może jakaś mała, skromna parafia na te stare lata. Prezydent by tego nie znalazł, premier by tego nie znalazł. Jakiegoś skromnego, cichego, spokojnego miejsca, żeby ksiądz nie musiał się już tułać. Oczywiście, żeby znalazł. Szkopuł tkwi w tym, że ksiądz Stanisław o nic nigdy nie prosi dla siebie. On pójdzie w Państwa imieniu i poprosi, ale w swoim imieniu nie poprosi, bo taki to po prostu człowiek. Człowiek po prostu tak skromny, tak pokorny, tak cichy, że ja przyznaję, nie spotkałem takiego drugiego człowieka. To po prostu człowiek głębokiego zawierzenia. Po tylu różnych trudach, ja w lipcu tego roku przeczytałem artykuł księdza, felieton księdza o księdzu Dolindo, który ksiądz Małkowski pisze, jak ten ksiądz, który też przez wiele lat nie miał prawa odprawiać mszy świętych, który też przechodził trudny czas, dzisiaj jest w drodze do beatyfikacji, zawsze w takich chwilach mówił: ty się tym zajmij, do Pana Jezusa. Ja czytając to, pamiętałem oczywiście, o kim jest ten artykuł, ale miałem wrażenie, że czytam o księdzu Stanisławie, bo to dokładnie ta sama historia, że w pełnej pokorze całe życie mogąc tak naprawdę zmienić swój los, gdyby naprawdę mu na tym zależało. Tylko że księdzu Stanisławowi na tym nie zależy, bo on ma swój skarb w niebie. Tak? To jest jeden z tych kapłanów, których chcielibyśmy mieć wtedy, kiedy będziemy umierać. Ja pamiętam, kiedy był 31 grudnia 2013 roku, dostaję telefon ze szpitala bielańskiego, że moja siostra miała udar mózgu. Lekarze mówią, że to jest kwestia godzin. Wszyscy idą na zabawę sylwestrową, a ja jadę z Białej Podlaskiej, gdzie mieszkam teraz, do Warszawy, bo jest to już ta pora, 23. Dzwonię do księdza, odebrał, miałem szczęście, odebrał. Mówi: no mam mszę świętą u wizytek, ale pojadę z tobą do tego szpitala. Poprosiłem o ostatnie namaszczenie. Ksiądz Stanisław rzeczywiście pojechał ze mną, wszyscy się bawią na zabawach sylwestrowych, a ja jestem szczęśliwy w tej tragicznej sytuacji, bo moja siostra ma przy sobie najwspanialszego kapłana, jakiego tylko mógłbym sobie dla niej wymarzyć. Jakiś dziwny, szczęśliwy los sprawił, że przeżyła jeszcze w tym stanie bez świadomości 23 dni. Umarła dokładnie tego samego dnia, którego się urodziła, 23 stycznia, dokładnie rano, tak jak się urodziła. 23 dni pozostając w stanie bez przytomności. Ale tego wieczora, 31 grudnia, kiedy wydawało się, że to są już godziny, ksiądz Stanisław był wtedy ze mną. W zasadzie tak ad hoc, w ostatniej chwili, z prośbą. Taki człowiek, który po prostu nigdy nikomu w takiej sytuacji nie odmówi, który zawsze będzie z drugim człowiekiem. To jest naprawdę dla mnie wielkie szczęście, że mogłem napisać książkę pod tytułem Ksiądz, historia zawierzenia silniejszego niż nienawiść i śmierć. Dwa zdania o historii tej książki. Ona miała powstać dawno temu. Ale wiecie Państwo, miałem pewnego rodzaju trudność z napisaniem tej książki. Bo ilekroć do niej podchodziłem, to wydawało mi się, że to jest jeszcze nie to. Napisałem jakiś fragment, większy, mniejszy, a potem nie byłem z niego zadowolony. A potem przychodziły inne sytuacje, które mnie od tego odwlekały. Nie ukrywam też, że nie było mi łatwo napisać taką książkę, której mówiąc prawdę i pisząc prawdę, trzeba dotknąć bardzo delikatnych sfer dla każdego katolika. Zakładam, że dla wszystkich Państwa. Bo jak napisać taką książkę w prawdzie,
I nie wspomnieć na przykład o tym, że przełożeni księdza Małkowskiego powiedzieli mu: spóźniłeś się, Stasiu, na męczeństwo, teraz możesz być na najwyżej ciepłym moczem obsikany. To było po tym, jak ksiądz Stanisław Małkowski bronił krzyża na krakowskim przedmieściu jako pierwszy kapłan. Tak mu powiedzieli przyjaciele przełożeni, wysłannicy księdza kardynała Nycza. Jak katolik, człowiek, dla którego Kościół jest świętością, ma napisać taką książkę, żeby nie powiedzieć o tym, jak ksiądz był traktowany przez swoich przełożonych, w jaki sposób to cierpienie, takie w ciszy, bo tak naprawdę ksiądz o tym nie mówił. Od księdza się tego bardzo trudno było dowiedzieć. Pamiętam, jak dzwoni do mnie kiedyś profesor Dakowski i mówi: niech pan coś zrobi, panie Wojtku, bo zamęczał nam Stasia. Pytał, o co chodzi. No, został zwyzywany najgorszymi słowy, dlatego że chciał wziąć udział w kongresie dotyczącym Chrystusa Króla. Miał być tam jednym z prelegentów. Nie będę panu mówił, co powiedział jego przełożony. Ksiądz oczywiście mi by za chwilę wyrwał mikrofon, powiedział: nic już nie mów, ten człowiek jest dziś chory, jest stary, ja mu wszystko wybaczyłem. No cóż, no, można o niczym takim nie powiedzieć, można to wszystko zostawić, ale to jest los księdza Stanisława, o którym ludzie nie wiedzą. Widzą tylko skromnego, pokornego kapłana, który cały czas się modli, który gdzieś w ciszy dźwiga ten krzyż i on o niczym takim nie mówi. To wszystko gdzieś tam wychodzi przy okazji i dopiero jak księdza nacisnąć, to on dopiero z trudnością zaczyna o tym mówić. No tak, były te ciężkie chwile, nie jest łatwo. Rzeczywiście jest trudno, ale to księdzu nie przychodzi łatwo, bo ksiądz nie lubi uprawiać martyrologii. To jest pogodny kapłan, jak państwo wiecie, ile razy podróżowaliśmy w różne miejsca, to ksiądz zawsze uśmiechnięty, żartujący, wesoły. Taki po prostu jest, mimo tego krzyża, mimo tego wszystkiego. Można by naprawdę bardzo dużo opowiadać, bardzo dużo opowiadać. Dla mnie historia księdza Stanisława to jest historia o pokorze. O pokorze. Kiedyś inny ksiądz powiedział mi takie słowa, że w piekle znajdziemy wszystkie grzechy tego świata, za wyjątkiem grzechu pychy, bo pycha jest matką wszystkich grzechów. W niebie znajdziemy wszystkie grzechy tego świata, bo oprócz pychy, bo pycha jest matką wszystkich grzechów, a w piekle znajdziemy wszystkie cnoty tego świata, za wyjątkiem cnoty pokory, bo pokora jest matką wszystkich cnót. Jeżeli miał rację ten ksiądz, a mam wrażenie, że chyba miał, no to ksiądz Stanisław Małkowski jest pewnie bardzo blisko nieba, bo ja nie znam drugiego bardziej pokornego człowieka niż ksiądz Stanisław Małkowski. Ja mógłbym tutaj oczywiście jeszcze bardzo dużo opowiadać o różnych chwilach, pięknych i dobrych, o naszych rozmowach, których były setki, bo podróżując po Polsce i świecie z księdzem Stanisławem miałem ten przywilej, że mogliśmy mówić bardzo dużo na bardzo różne tematy, na tematy bieżące i tematy bardzo różne. Bardzo różne. Proszę państwa, jeszcze taka może historia, zanim oddam głos księdzu Stanisławowi. Wspomniałem o Lechu Jarosławie Kaczyńskim. To rzeczywiście ksiądz, mając tak dobre relacje, nawet przyjaciołom nie boi się mówić prawdy, która nie jest dobrą prawdą, która nie jest łatwą do przyjęcia. Na przykład nie wahał się powiedzieć, że zrobili coś bardzo złego, kiedy nie opowiedzieli się za ustawą zabraniającą zabijania dzieci nienarodzonych. No bo cóż, politycy to ludzie praktyczni. Ja zapytałem księdza, mówi ksiądz, że Lech i Jarosław to są bardzo dobrzy ludzie. Tak, Wojtku, bo są. Ja ich znam i to są bardzo dobrzy ludzie. To jak ksiądz to wytłumaczy? Ksiądz to podsumował jednym zdaniem. To była zła decyzja dobrych ludzi. To się zdarza częściej niż nam by się mogło wydawać. Dobrzy ludzie także mogą podejmować złe decyzje. I ksiądz nie boi się tego powiedzieć Jarosławowi, czy nie bał się powiedzieć Lechowi Kaczyńskiemu, kiedy się z nimi nie zgadzał, bo jest po prostu człowiekiem prawdy. A jednocześnie ta ich relacja w ogóle na tym nie ucierpiała, bo i Lech, i Jarosław Kaczyński bardzo szanowali księdza właśnie za to, że po prostu jest jaki jest. Jest po prostu człowiekiem prawdy. Mówi prawdę swoim przyjaciołom. I dzięki temu zyskiwał także ich szacunek. Nie kadził tak jak wielu. Przecież wiecie państwo doskonale, jak to wygląda, że jeżeli człowiek ma władzę tak potężną, jak na przykład dzisiaj Jarosław Kaczyński, to ma wielu ludzi życzliwych wokół siebie, bo każdy coś od niego chce. Ale znaleźć takiego przyjaciela na dobre i złe, jak ksiądz Małkowski, który będzie przy Jarosławie, kiedy jest na marginesie, ale będzie też wtedy, kiedy jest najważniejszym człowiekiem w państwie. I zawsze mówi to samo, po prostu prawdę. Bez względu na to, gdzie kto zajmuje jaką pozycję. Takich ludzi nie ma wielu. Nie wiem, może państwo takich znacie. Ja naprawdę ze świecą takich szukam i nie potrafię sobie wielu takich wyobrazić.
Więc ja już może w tym momencie zamilknę, bo ksiądz Stanisław jest najważniejszy. Oddaję księdzu Stanisławowi głos, a potem jeszcze na chwilkę Jurkowi, by jakiś fragment nam przeczytał. A potem oczywiście ksiądz Stanisław, jeżeli mogę tak w cudzysłowie powiedzieć, należy do państwa, bo to jest ten wieczór, kiedy państwo możecie księdza Małkowskiego wypytać o wszystko. Dziękuję bardzo. Przypomina mi się sytuacja, gdy miałem 9 lat w roku 1953. Chodziłem wtedy z 52 na 53 do szkoły podstawowej nr 171 Chałubińskiego Róg Nowogrodzkiej w baraku. Szkoła się mieściła, a poprzednie klasy, pierwszą i drugą, zaliczyłem prywatnie. Kilku chłopców, kilka dziewcząt. W pomieszczeniu udostępnionym przez siostrę rodziny Maryi, chorza 53, a mieszkałem z bratem i rodzicami chorza 69 niedaleko w zakładzie fizyki wtedy. Ojciec był fizykiem i nasza przezacna nauczycielka pani Stoprzykowa jakoś przerobiła program pierwszej i drugiej klasy, ale niezupełnie. W trzeciej klasie czułem się chwilami nieswoją. I gdy na półrocze dostałem świadectwo samymi piątkami, zapytałem mojego kochanego wychowawcy, pana Romana Popławskiego, przecież ja nie zasługuję na piątki i to z wszystkich przedmiotów. A on powiedział, Stasiu, to dla zachęty. No więc też to, co napisał Wojciech i to, co mówi, to trochę rozumiemy jako taką zachętę, żeby sprostać pewnym oczekiwaniom. Czyli Wojciech jest moim nauczycielem. Tak jak wychowawca w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Nie, nie, nie. Tak łatwo się ksiądz dzisiaj nie wywinie. Ksiądz niech, może tak, może państwo, może to będzie najlepsza formuła. Przyciśnijcie księdza Stanisława, bo wy to zrobicie najlepiej. Kto ma jakieś pytanie? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Bardzo proszę, gdyby ksiądz mógł troszeczkę chociaż opowiedzieć o księdzu Jerzym, o tych kontaktach waszych, bo po prostu to dla mnie jest takie ważne, jeśli to nie jest takie trudne, chociaż parę. Moje przyjaźń z księdzem Jerzym Popiełuszką. Tak. Zaczęło się od takiej kleryckiej znajomości, gdy ksiądz Jerzy z opinią kleryka niezłomnego, odważnego, mężnego, nie podającego się żadnym naciskom i represjom w wojsku, wrócił do seminarium, no i patrzyłem na takiego chłopaka szczupłego, niewysokiego, o dosyć takiej skromnej postawie, bardzo prostego i bezpośredniego w kontaktach z kolegami. Żadnej takiej aury bohaterstwa wokół niego nie było, chociaż to doświadczenie dwuletniej służby wojskowej, kiedy znosił różne szykany, nawet prześladowania, wyrobiło w nim pewną postawę właśnie bohaterstwa. I zaczęło się od znajomości. Potem, gdy spotykałem go już jako księdza pracującego w różnych parafiach, spotkałem się z jego strony z takim bardzo życzliwym zaproszeniem. Najpierw zapraszał mnie w związku ze sprawą obrony życia dzieci poczętych, która bardzo leżała mu na sercu, a wiedział, że ja już od pewnego czasu się tą sprawą zajmuję wraz z zespołem osób świeckich, ale także księży. Był wśród nas ojciec Jacek Sali, dominikanin, był ksiądz Ługowski, marianin. I były spotkania regularne i pewne działania, które przyczyniały się do ratowania dzieci poczętych zagrożonych zabiciem, aborcją. Ksiądz Jerzy o tym wiedział i zapraszał mnie parokrotnie z prelekcjami na temat obrony życia dzieci poczętych, wtedy kiedy powierzono mu opiekę nad studentami Akademii Medycznej przy Kościele Świętej Anny i później przy kaplicy Res Sacramisero na krakowskim przedmieściu.
czyli zbliżyła nas w sensie koleżeńskim seminarium duchowne i kapłaństwo, natomiast w sensie współpracy zbliżała nas obrona życia dzieci poczętych, która obu nam bardzo leżała na sercu. Następnie, kiedy w roku 1982-83 on był już u świętego Stanisława Kostki, tam pracował i odprawiał mszę świętą za ojczyznę, które powierzył mu ksiądz prałat Teofil Bogucki. Odwiedzałem go raz czy drugi. On mnie też odwiedził i któregoś razu w sierpniu 1983 roku zapytał: słuchaj, czy nie zechciałbyś tutaj u nas popracować? To się da świetnie pogodzić z pracą na wólce węglowej na cmentarzu. Jedź sobie na cmentarz, prowadź pogrzeby, a poza tym, czy to wieczorem, po południu, czy to w niedzielę, czy to kiedy indziej, jak pogrzebów akurat nie ma, albo w tych godzinach, kiedy nie masz pogrzebów, byś się tutaj nam przydał. No to ja mówię, no bardzo chętnie, praca parafialna jest dla mnie ogromnie droga, bliska i tego mi brakuje. No to ja zapytam księdza prałata Boguckiego, czy się zgodzi i w takim razie, jeżeli tak, to podejmiesz tutaj pracę. I tak się stało. Ksiądz prałat Bogucki zatwierdził tę wolę księdza Jerzego i przez przeszły rok razem z księdzem Jerzym pracowałem u świętego Stanisława Kostki, a potem też z księdzem Jerzym, ale już w innym znaczeniu, też przez szereg lat i dopóki proboszczem był ksiądz prałat Teofil Bogucki do jego śmierci. A potem również, gdy był proboszczem ksiądz Stefan Gralak, on dalej jakby przedłużył to zaproszenie i umożliwił mi pracę u świętego Stanisława Kostki w Warszawie, parafii tutaj w tym pobliskim kościele. I dalej byłem bardzo blisko księdza Jerzego, który mnie duchowo, czułem to, wspierał, a potem wszedłem w niektóre jego zadania duszpasterskie i obowiązki. Było bardzo dużo spowiedzi, były bardzo liczne grupy ludzi, którzy nawiedzali grup księdza Jerzego Popiełuszki, więc taka pomoc kapłańska rzeczywiście była wówczas bardzo potrzebna. I ta życzliwość najpierw księdza prałata Boguckiego proboszcza, tak jak ukazał ogromną życzliwość i wielkie wsparcie kapłańskie dla księdza Jerzego, tak następnie księdza Stefana Gralaka umożliwiła mi, potem w pewnej mierze księdza Zygmunta Malackiego, świętej pamięci. Otóż umożliwiła mi taką wspólnotę z ludźmi bliskimi księdzu Jerzemu i tymi, którzy w pewnym sensie pragnęli, żeby posługa księdza Jerzego była w jakimś stopniu kontynuowana. Także tutaj świętego Stanisława Kostki. Wskutek pewnych decyzji kurii księdza prymasa Józefa Glempa ja od listopada 1984 roku nie mogłem głosić kazań, nie dlatego, że ja miałem zakaz, tylko dlatego, że proboszczowie i rektorzy kościołów i kaplic w arcydiecezji warszawskiej mieli zakaz zapraszania mnie z posługą Słowa Bożego. Zresztą to pismo nie było skierowane do mnie. Ksiądz prałat Teofil Bogucki mnie pokazał, ale powiedział, że musi być temu posłuszny i dlatego, o ile przedtem posługę kaznodziejską spełniałem, także w czasie mszy świętych niedzielnych głosiłem kazania, z wyjątkiem mszy świętych za ojczyznę, które szereg razy konserwowałem z księdzem Jerzym Popiełuszką. Ale to się skończyło. Ale co ciekawe, w ówczesnych warunkach, w latach 80. byli księża spoza arcydiecezji warszawskiej, gdzie ten zakaz jakiś czas obowiązywał i byli księża, którzy od początku temu zakazowi się nie podporządkowali i byli księża, którzy po paru latach sądzili, że właściwie sytuacja się zmieniła i ten zakaz nie obowiązuje. Albo przestali być proboszczami, przyszli następcy, prawda, w ogóle się tą sprawą nie interesowali i znowu zaczęły się zaproszenia z rekolekcjami, z kazaniami, z posługą Słowa Bożego i to trwało jakiś czas, oczywiście z pewnymi ograniczeniami, bo była też taka pewna atmosfera, że może ten ksiądz ma w ogóle zakaz głoszenia Słowa Bożego.
Były telefony do kurii, w kurii to potwierdzano, tak, tak, oczywiście on ma zakaz. No ja nie miałem takiego zakazu i do dzisiaj jego nie mam, chociaż ani tu Stanisław Kostki, ani prawie wszystkich parafiach arcydiecezji warszawskiej, a także diecezji warszawsko-praskiej, bo jakoś to się udzieliło poprzez Wisłę, mimo że ten zakaz tam nie obowiązuje, nie jestem zapraszana, bo zupełnie wyjątkowo z posługą Słowa Bożego. Natomiast jeżeli zapraszają mnie gdzieś dalej w Polskę czy za granicę, to z tych zaproszeń od zagranicznych od 3 lat korzystam od czasu do czasu, a zaproszeń polskich tak, bardzo chętnie. Czyli nie jest źle, jest co robić. Poza tym są też inne formy działalności kapłańskiej czy bliskiej kapłaństwu, które podejmuję i staram się ten czas pożytecznie spędzić, nie tylko w sensie modlitwy, może przede wszystkim tak, ale również w sensie jakiejś odpowiedzialności za ludzi, zwłaszcza skrzywdzonych, zwłaszcza samotnych, zwłaszcza jakoś pominiętych w tym systemie, który w Polsce trwa. No, wypowiadam się też od czasu do czasu, jeżeli mam taką możliwość, na tematy tak zwane polityczne, kierując się takim słowem, zdaniem księdza Piotra Skargi. Rzeczę, kto ksiądz się wdawa w politykę, wdawa i wdawać się winien, nie w rządy jej, ale w zatrzymanie, aby ich grzechy nie gubiły i dusze ludzkie w niej nie ginęły. A ta wypowiedź księdza Piotra Skargi była odpowiedzią na zarzuty, które słyszał, ksiądz się miesza do polityki, prawda? No tak, nie powinien. I to jest. Zresztą ksiądz Jerzy Popiełuszko właśnie mieszał się do polityki w tym sensie, że czuł się odpowiedzialny za sprawy społeczne, sprawy narodowe, sprawy państwowe, a nie tylko osobiste, no, również rodzinne, również jakoś wspólne, jednoczące ludzi, bo nasza ludzka natura nie tylko ogranicza się do tego wymiaru obrazu Bożego, jakim jest dusza nieśmiertelna, ciało powołane do zmartwychwstania, rozum, wolna wola, ale również powołanie do miłości, miłości społecznej, powołanie do więzi, do wspólnoty z Bogiem i z ludźmi, wspólnoty bożoludzkiej, międzyludzkiej. Trzeba się jakoś znaleźć w Kościele, znaleźć swoje miejsce, swoją rolę we wspólnocie Kościoła, także we wspólnocie narodu, we wspólnotach mniejszych i większych, które kapłana potrzebują. Teraz są pewne problemy inne niż one były w czasie stanu wojennego czy później w latach 80., ale jakoś wtedy łatwiej mnie się było określić na zasadzie zło, dobro, na zasadzie białe, czarne, na zasadzie prawda, kłamstwo i na zasadzie współdziałania z księżmi, którzy mówili, no ja ryzykuję, ksiądz ryzykuje, mnie mogą karać, księdza mogą karać, ale tak trzeba. Natomiast w tej chwili takie postawy są coraz rzadsze. Ksiądz mi mówi, no słuchaj, pozwoliłbym ci powiedzieć kazanie, ale zaraz będzie telefon z parafii tam od kogoś, potem telefon do kurii ze skargą. Jeżeli ten ksiądz dalej będzie mówił kazania, to ja przestanę chodzić do kościoła. No więc proboszcz wtedy mówi, no ja nie mogę być podany takimu szantażowi, prawda, i ciągany po jakichś kuriach, konkretnie kurii warszawskiej czy warszawsko-praskiej, dlatego że ty sobie tam od czasu do czasu pozwalasz na jakieś aluzje polityczne. No, czasem sobie nie pozwalam na takie aluzje, no różnie, no pewien rozsądek też powinien działać, jeżeli. No, ale kiedyś proboszcz parafii, której posługuję od wielu lat, parafii świętego Patryka na Gosławiu, bardzo się przejął tym, że były prezydent pan Komorowski wyraził publiczne poparcie dla procedury in vitro, która jest procedurą nie tylko nieludzką, techniczną, weterynaryjną, ale jest procedurą ludobójczą. Ludobójczą, po to, żeby jedno dziecko przeżyło w sposób sztuczny jakoś, powołane do rozwoju zarodkowego i płodowego, żeby jedno dziecko przeżyło, trzeba bodaj około 10 dzieci zabić. I tak się robi. I to in vitro jest w tej chwili w Polsce popierane przez wielu tak zwanych katolików. Wielu ludzi z tej procedury korzysta, niektórzy nawet nie korzystają, się aprobują. No i kiedy pan prezydent Komorowski, który bardzo lubił, chyba w dalszym ciągu lubi przedstawiać się jako katolik praktykujący, który przyjmuje często Komunię Świętą, zwłaszcza jeżeli inni to widzą,
choćby w kościele wizytek, gdzie zresztą ma księży bardzo takich usłużnych i chętnych do tego, żeby, czy to nie wiem, nawet tylko spowiadać, czy nie, no w to nie wnikam, ale w każdym razie udzielać o Komunii Świętej, bo tego się ukryć nie da. No więc ja wtedy publicznie wypowiedziałem się na temat postawy pana Komorowskiego i niektórych innych polityków, którzy właśnie taką procedurę ludobójczą in vitro popierają, udają katolików, i gdy mówiłem homilię do czytań niedzielnych, no bo zwykle odnoszę się do czytań danej niedzieli w liturgii Słowa Obecnych. Potem, gdy odniosłem Słowo Boże do procedury in vitro, znajomy, który stał blisko kościoła, powiedział, że naliczył 25 osób, które w sposób bardzo taki gniewny i ostentacyjny kościół opuściły, nieraz jeszcze dodając jakiś gniewny, głośny komentarz na temat księdza, który ośmiela się takie tutaj niepoprawne politycznie tematy poruszać. No i wtedy reakcja taka była pewnego lęku. No, ja się muszę liczyć z parafianami przecież, no, w końcu. No, muszę z nimi się jakoś... No ale być może są ludzie służbowo obecni, także w tych warunkach, jakie obecnie są, którzy mają za zadanie bardzo kontrolować, co też księża mówią, a jeżeli mówią nie to, co im się podoba, czy ich mocodawcom, oczywiście uruchamiać różne metody komunikowania się z kurią, z przełożonymi danego księdza, a kuria tu nieraz dosyć chętnie ulega głosowi tak zwanych wiernych, wiernych, a może i niewiernych jednocześnie. Ale da się żyć, jest co robić, mam gdzie pracować, wiem, że Pan Bóg wyznacza mi pewne zadania, pewną drogę i nie ma takiej sytuacji, żebym się czuł taki zniechęcony, że właściwie to moje kapłaństwo wydaje się takie bezużyteczne. Nie, nie, nieprawda, nie. Nie, na wiele sposobów można i w kapłaństwie, i w postawie świeckiego katolika dać świadectwo Bogu i w sensie osobistym, i w sensie społecznym, przez sprawowanie sakramentów świętych, i przez głoszenie Słowa Bożego, i przez wspieranie wspólnot, które powstają właśnie w duchu wiary i miłości wobec prawdy objawionej nam przez Boga, kim jest człowiek, kim jest Bóg, jakie jest nasze powołanie. Chciałem się zapytać coś księdza. Ja może taką anegdotkę tylko, bo ksiądz mówił o posłuszeństwie. Przypominam sobie, jak kiedyś ksiądz kardynał Kazimierz Nycz zakazał księdzu chodzić pod krzyż na krakowskie przedmieście, bronić tego krzyża. No ksiądz jako kapłan pokorny oczywiście usłuchał, no bo trzeba słuchać przełożonych. Ksiądz nie może wypowiedzieć, nie może zostać suspendowany, nie może... Tak, ale właśnie to chciałem powiedzieć, że ksiądz tak w gronach zaprzyjaźnionych, a za takie państwa traktuje, chociaż są kamery, mówił po cichutku, ja powiem troszkę głośniej, że no ale siła przyciągania krzyża była tak wielka, że czasami ten zakaz łamałem. To... Kolejne wezwanie do kurii w dużo ostrzejszym tonie i ponowienie groźby suspensji, która oznacza czasowe wyeliminowanie kapłana z posługi kapłańskiej. Czyli ani przy świętej nie można odprawiać, ani jakiejkolwiek posługi kapłańskiej sakramentalnej spełniać, a już tym bardziej nie wolno ogłosić słowa Bożego. Trzeba siedzieć cicho i czekać, aż władza decyzjalna zmieni swoją decyzję. Ale widać, że obecna władza decyzjalna w Warszawie nie jest tak za bardzo skłonna zmieniać swojej decyzji, ale kiedy porównuję siebie, te pewne represje, których doświadczam, z sytuacją księdza Dolindo Ruotolle, no to w ogóle nie ma porównania, że on przez prawie 20 lat miał zakaz odprawiania mszy świętych, przez długi czas miał zakaz przyjmowania komunii świętej. I to nie tylko przez miejscowe, lokalne władze, ale przez odpowiednią kongregację watykańską, odpowiednio ustawioną, urobioną przez księży, którzy skarżyli na księdza Dolindo, przypisując mu jakieś niestworzone błędy i rzeczy, których nie popełnił. To się zmieniło. To się zmieniło, no i teraz jest poważna szansa, że będzie beatyfikowane. No więc
ja nigdy nie miałem zakazu odprawiania mszy świętej, tyle że z wyjątkiem posługi cmentarnej, która zresztą w tej chwili się faktycznie kończy, w tym miesiącu i poprzednim w ogóle nie miałem wyznaczonych pogrzebów. W jeszcze poprzednim miesiącu miałem dwa razy wyznaczone pogrzeby, więc tak polityka idzie w kierunku wygaszania mojej posługi na cmentarzu, ale dalej opłacane jest ubezpieczenie chorobowe i emerytalne. Tyle, że opłacane jest dopiero 10 lat, więc ubezpieczenie chorobowe jest czymś ważnym dla mnie, zwłaszcza teraz, kiedy byłem w szpitalu i niedługo znowu będę. Natomiast co do emerytury, to Bogu dzięki źle nie jest. Radzę sobie. Radzę sobie, nawet mogę jeszcze pomagać innym, którzy takiej pomocy potrzebują. Bardzo jest... dobroci ludzkiej doświadczam i współczucia, solidarności z potrzebującymi pomocy, a w pewnym sensie współdziałania też ze mną, jako ten, który się nad tą biedą ludzką chce pochylić. Jest ksiądz przykładem, jak należy postępować w życiu, żeby szukać i podążać prawdą. A chciałem się zapytać księdza o taką rzecz, bo w każdym z nas gdzieś tam w młodości przychodzi taki moment, że decydujemy o naszym życiu. Czy moment, w którym przyszedł albo ksiądz pamięta, albo patrzy na to z odległości lat, był taki w księdza życiu, który zdecydował, że został ksiądz kapłanem? Był taki moment. Miałem wtedy 19 lat. Był to rok 1963. Spędzałem wakacje w Olsztynie, w domu nieobecnych wtedy przyjaciół moich rodziców. Później byłem w Oliwie u serdecznej znajomej, zaprzyjaźnionej bardzo z moją matką, jeszcze z okresu wileńskiego, kiedy mama tam chodziła do szkoły i ona też. Były to swego rodzaju rekolekcje, znaczy trafiłem na katechizm. Moi znajomi byli bardzo pobożni. Znalazłem katechizm, znalazłem naśladowanie Jezusa Chrystusa Tomasza Kempis. Znalazłem jeszcze jakąś pobożną książkę i ta lektura mnie bardzo poruszyła wewnętrznie i w tym czasie pewnej depresji, którą przeżywałem, odnalazłem światło nadziei. Poszedłem do spowiedzi po pewnym czasie niespowiadania się do Kościoła Serca Jezusowego w Olsztynie. Zacząłem przyjmować Komunię Świętą, jak najczęściej uczestnicząc w Mszach Świętych, także w dni powszednie. Potem w Oliwie udałem się do Cystersów i ówczesny przeor Cystersów, to był chyba lipiec czy sierpień 1963 roku, ówczesny przeor Cystersów, o którym się dowiedziałem, że wkrótce potem rzucił życie zakonne i kapłaństwo, ale mówił kazanie na temat powołania zakonnego, na temat rad ewangelicznych, na temat, jaka jest istota powołania zakonnego i mówił to bez żaru, bo to w jego stanie duchowym może już nie było możliwe, ale w sposób bardzo rzeczowy i taki sensowny i teologicznie, i racjonalnie, rozumowo. I to kazanie mnie poruszyło i pomyślałem sobie, że to jest jakiś znak nadziei od Pana Boga. Może Pan Bóg właśnie przez to kazanie chce wskazać mi drogę życia zakonnego. A ponieważ w tym czasie czytałem świętego Jana od Krzyża pisma i świętej Teresy od Jezusa, pomyślałem sobie, o, jadę do Karmelitów Bosych. Oni byli w Warszawie, ale ja tego nie wiedziałem, więc pojechałem do Krakowa, bo tam mieli swoje wydawnictwo przecież, no to na Racławicką. Zgłosiłem się do kościoła, rozmawiałem tam z jakimś bratem, potem z jakimś ojcem. No powiedzieli mi, może i pan ma jakieś powołanie, ale no tak zaraz, tak od razu, tak prosto z ulicy i to tutaj, no to proszę udać się do prowincjała, do Warszawy, tam z nim porozmawiać. No prowincjał znowu tak spokojnie ze mną rozmawiam i nie wykluczam, ale nie teraz, może za pół roku. Wtedy będą przyjęcia do postulatu i do nowicjatu. Teraz nie. Nie pali się.
No ale jeszcze pomyślałem, pół roku czekać? Nie, to jest niemożliwe. I poszedłem do mojego spowiednika u świętej Anny. No i mówiłem mu w spowiedzi w konfesjonale, że no spotka mnie pewien zawód, no bo chciałem, żeby karmeliści mnie od razu przyjęli, nawet miałem szczoteczkę do zębów i pastę do zębów i ręcznik ze sobą. No nie przyjęli. A każą mi czekać, no pół roku czekać, to jest ponad moje siły w ogóle. No i spowiednik powiedział, no wiesz, ja ciebie u kawalerii bo absolutnie nie widzę, ty się do tego nie nadajesz, tak jak ciebie znam. Ale jeżeli już koniecznie chcesz to do zakonu, to proponowałbym tobie benedyktynów, a tu akurat niedługo pewien ojciec benedyktyn przyjedzie i chętnie was skontaktuje z sobą. Jest magistr nowicjatu, ojciec Piotr Ostworowski. Masz nawiązać z nim korespondencję, co też od razu uczyniłem i zachęcony, zaproszony zresztą najpierw gościnę, potem do postulatu, potem do nowicjatu tynieckiego. Tam 2 lata w Tyńcu spędziłem, przerywając zresztą studia socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, które 2 lata zaliczyłem, 3. rok rozpocząłem, ale przerwałem. Dopiero podjąłem potem, kiedy benedyktyni stwierdzili, że no, ta decyzja powołania zakonnego musi być bardziej dojrzała. Bardziej dojrzała i ojciec Karol Meissner, świętej pamięci, bo niedawno odszedł do Boga, powiedział mi jako psycholog i lekarz, że jego zdaniem powinienem studia skończyć i potem podjąć decyzję, co dalej czynić z sobą i swoim ewentualnym powołaniem. No więc studia skończyłem, nawet te studia mi zasmakowały, potem jeszcze przez jakiś czas podejmowałem prace zlecone jako młody socjolog. No ale trzeba wreszcie te swoje zasadnicze sprawy rozwiązać. No więc zwracam się do spowiednika w kościele wizytę księdza Bronisława Wozowskiego. No i pytam go, co robić? Wracać do zakonu, wracać do Tyńca, czy może gdzie indziej? On mówi, a daj spokój. Jak już koniecznie chcesz, to zgłoś się do seminarium duchownego w Warszawie, tutaj niedaleko na krakowskim przedmieściu, co nie wyklucza zresztą drogi zakonnej później, ale zacznij od tej drogi prowadzącej ku kapłaństwu. No ja posłuchałem mojego kochanego spowiednika i zgłosiłem się do seminarium, przyjęto mnie i to nawet dano mi pewne fory, bo przyjęto mi je na 1 rok z koniecznością studiowania w seminarium przez 6 lat, tylko przyjęto mi od razu na 3 rok, jakby zaliczając na moją korzyść pobyt w Tyńcu 2-letni i studia humanistyczne, które ukończyłem z dobrym wynikiem. No i dlatego jakoś te 4 lata w seminarium wytrzymałem. Ksiądz Bozowski mnie zresztą uprzedził, że słuchaj, to jest taki trochę zakład wychowawczy, bo ty jako socjolog pisałeś pracę magisterską w zakładzie wychowawczym, no to teraz będziesz w zakładzie, zakładzie wychowawczym, będzie dyscyplina, będzie to, będzie tamto, łatwo podpaść, jakieś tam formalne różne oczekiwania, może trudne dla człowieka już w pewnym sensie wyrobionego życiowo i bardziej dojrzałego. No ale jakoś wytrwałem, święcenia z pewnym opóźnieniem przyjąłem w roku 1974. No i odtąd nieprzerwaną posługę kapłańską pełnię w różnych miejscach. Czy to mam przydział, czy to nie mam przydziału, czy to jestem zaproszony jako gość, czy jako współpracownik. W tej chwili chociaż na Wólce Węglowej faktycznie pogrzebów już od tego czasu nie prowadzę, ale kto wie, może jeszcze będzie tam jakaś okazja. To jednak mam pewną stałą posługę parafialną świętego Patryka na Gosławiu, zaproszony przez proboszcza 20 kilka lat temu, kiedy parafia powstawała. I, no i nieraz mam różne zaproszenia, czy w kraju, czy nawet ostatnio za granicą. Jeżeli Państwo nie macie nic przeciwko, to może naszego wspólnego przyjaciela Jerzego Zelnika poprosiłbym jakiś fragment. Tak, no to jestem z przodu. A to może byś przeczytał, Jurku, tą fajną historyjkę, jak ksiądz był na akademii i zaplusował ze Stalinem. Dobrze, to niech się może ksiądz odpowie, a ja przygotuję pewien fragment, dobrze? To prosimy o następne pytanie.
Jeśli mógłbym księdzu zadać dwa pytania. Jedno dotyczące mało znanej rzeczy, że ksiądz wywodzi się z rodziny ziemiańskiej. Czy coś ksiądz mógłby powiedzieć, bo tak to przynajmniej jest zapisane, coś na temat rodziny, bo przecież w tej rodzinie no, jakieś kształtowanie duchowe było, które gdzieś później kiedyś się odezwało. To jest jedno pytanie. Była to rodzina szlachecka, ziemiańska szlachecka. Po mieczu była to rodzina taka drobnoszlachecka, taka szlachta podlaska, która się niewiele różniła od chłopstwa na Podlasiu. Czyli zbiedniała, rozumiem. Proszę? Troszeczkę zbiedniała, zubożała taka szlachta. Zubożała, tak. Ale jakoś dorabiali się ci moi przodkowie. No między innymi kupili trochę ziemi, majątek Woli Korytnickiej, powiat Węgrów. Tam mój prapradziadek, pradziadek gospodarowali. Dziadek już nie, bo poszedł na drogą naukową i pracował na USB Uniwersytecie Słana Batorego w Wilnie jako geolog i mineralog i petrograf. Potem zresztą próbował mnie dziadek zainteresować tymi sprawami. Owszem, to mnie bardzo interesowało, ale w końcu poszedłem nie w kierunku chemii, geologii czy geofizyki, czy fizyki, ale w kierunku socjologii. A to był znowu kierunek mojej mamy, bo moja mama, jak podchowała dzieci, a gdy wybuchła wojna, to ledwie zaliczyła pierwszy rok geografii. Potem musiała studia przerwać, ciężko pracowała fizycznie w czasie okupacji, potem wyszła za mąż za mojego ojca w 1943 roku. W 1944 ja się urodziłem, w 1946 mój brat i co dalej? Co dalej? Aha, mama podjęła studia etnografii. Gdy dzieci trochę podrosło, obowiązków domowych już nie było przy małych dzieciach tak dużo jak przedtem, studiowała etnografię, zakończyła etnografię i pracowała jako etnograf przez szereg lat. Teraz jest emerytką 96-letnią, która imponuje mi swoim umysłem, swoją psychiką, swoim męstwem, swoją taką jakąś życiową postawą i dbałością o dom i pewną fizyczną formą. Nie wymaga opieki. Ma 96 lat. Jeszcze bardziej mną się opiekuje. Niż ja mam. I finansowo pewnie wspiera. To jest niezwykłe. Jeszcze miałbym drugie pytanie dotyczące księdza związków z Solidarnymi 2010, bo jak pamiętam, ksiądz tam był i od razu wspierał duchowo. Znam księdza poglądy dotyczące Smoleńska i co tam było, to jesteśmy zgodni i te różne artykuły z Gazety Warszawskiej, w których ksiądz tam się wypowiada. Natomiast kiedy to się dokładnie zaczęło? Czy to jakby na samym początku, czy kawałek dalej? Kto księdza zaprosił? Czy to była własna inicjatywa? Gdy no to moja obecność na Krakowskim Przedmieściu, przy krzyżu, czy gdzieś tam blisko, gdy nie mogłem tam za bardzo się do krzyża zbliżać w sensie modlitewnym wraz z tymi, którzy tam się gromadzili, spowodowała pewne kontakty z uczestnikami Solidarności 2010, którzy włączali mnie w swoje różne przedsięwzięcia i jakoś traktowali mnie jako uczestnika, czy w pewnym sensie kapelana, i bardzo chętnie podjąłem się tam pewnych zadań wówczas. Nasz wspólny przyjaciel przeczytał pewien fragment. Ponieważ szóstą książkę już Wojtka nagrywam, za dwa tygodnie, więc to będzie takie przygotowanie może częściowe do tego kolejnego audiobooku. Z innych wydarzeń z tamtego okresu, a był to rok 1953, zapamiętałem szkolną imprezę urządzoną z przepychem. Przygotowywano szereg pokoi, w każdym jakieś atrakcje. Dzieci mogły wybierać, włączyć się w improwizowany teatrzyk, w jakąś grę, zabawę, czy może po prostu siąść sobie przy stoliku, coś zjeść i wypić. W pewnym momencie, gdy zabawa rozkręciła się na dobre i gdy zacząłem już nawet dobrze się tam czuć, pojawili się członkowie Związku Młodzieży Polskiej. Przystojni młodzieńcy i ładne dziewczęta w białych koszulach i czerwonych krawatach. No i wszystkie dzieci zapędzili do jednej dużej sali. Na politagitkę.
mówili o wielu rzeczach, których nie spamiętałem, ale przede wszystkim o Stalinie. Jaki to z niego geniusz i dobry człowiek, kochający wszystkie dzieci. Oczywiście wcześniej coś tam obijało mi się uszy, że jest jakiś Stalin, ale że ani w domu, ani wcześniej w przedszkolu u sióstr nie było o tym mowy, więc tak naprawdę nie wiedziałem, kto to taki. A tu nagle w szkole mówią, że generalissimus, że wielki przywódca, przyjaciel dzieci, że w ogóle anioł wcielony, który chyba tylko przypadkiem sfrunął na ziemię. Zrobiło mi się trochę głupio, że nic nie wiem o tak świetlanej postaci, ale że nie chciałem tego po sobie dać znać, więc postanowiłem wyczekać okazji, by zaplusować. Okazja nadarzyła się szybciej, niż mógłbym to sobie wymarzyć, gdy już zatem przystojna młodzież w czerwonych krawatach, powiedziała nam wszystko, co miała do powiedzenia i przyszedł czas na pytania. Wystrzeliłem z miejsca jak z procy i wypaliłem. A czy ten wujek Stalin jest wierzący? Czy on wierzy w Pana Jezusa? Zapytałem. Było to dla mnie oczywistą oczywistością, że odpowiedź może być wyłącznie twierdząca. No bo przecież myślałem, taki dobry człowiek musi wierzyć w Boga. Oczekiwałem zatem potwierdzenia i pochwały za mądre pytanie. Tymczasem w sali zapadło takie milczenie, że można było usłyszeć przelatującą muchę. Spojrzałem na naszych prelegentów i zamarłem. Jeden rzut oka i już wiedziałem, że trafiłem kulą w płot. Młodzi chłopcy i dziewczęta w większości lustrowali sufit, jakby chcieli sprawdzić, czy za chwilę nie zwali im się na głowy. Niektórzy przyglądali się swoim butom, a pozostali patrzyli na mnie tak, jakbym zabił im rodziców harmonią, bądź o zgrozo chichotali ukradkiem. Niewiele z tego wszystkiego rozumiejąc, popatrzyłem z kolei na naszych nauczycieli i tu spostrzegłem zachowania ambiwalentne. Od szerokich uśmiechów, od ucha do ucha, które mogły oznaczać absolutnie wszystko, po twarze czerwone z gniewu, a kto wie, czy i nie z braku tchu. Zrozumiałem, że palnąłem jakąś gafę. I żeby najmniej nie polegała ona wcale na tym, iż spytałem o rzecz oczywistą. A gdybym miał w tym zakresie jeszcze jakieś wątpliwości, to musiałbym je sobie szybko stracić. Po tym, gdy jedna z nauczycielek przerwała ciszę, mówiąc krótko: nie wierzy. Powiedziała to ledwie dosłyszalnym szeptem. Zapewne na poły do siebie. Ale w tej pełnej napięcia ciszy jej słowa wydawały się groźniej i głośniejsze niż dźwięk kościelnego dzwonu. Szybka analiza, już wiedziałem, co robić. No, to ja się za niego pomodlę, żeby nie poszedł do piekła. Jak będę nagrywał, to muszę uważać na te śmiechy. Tak, zadeklarowałem ochoczo, sądząc, że jeśli tak dobry człowiek z nieznanych mi powodów nie wierzy w Boga, no to trzeba mu pomóc i modlić się za niego. Byłem przekonany, że tym razem to już na pewno moje dobre intencje zostaną docenione. Ale najwyraźniej znów się pomyliłem, bo gdzieś z głębi sali dobiegł głos: to prowokacja! Zrobiło się z tego niezłe zamieszanie, zakończone potężną awanturą, która omal nie miała naprawdę poważnych konsekwencji, ale ostatecznie staraniem kilku życzliwych osób całą rzecz udało się wyciszyć. Konsekwencją tej historii było jednak to, że musiałem rodzicom obiecać, że już nic o Stalinie mówić nie będę. I obiecał ksiądz. Tak, ale wciąż chyba jeszcze niewiele z tego wszystkiego rozumiałem, bo akurat w maju 1953 roku wypadała moja pierwsza komunia święta. No i tak sobie wtedy pomyślałem. No,
Mówiono nam na lekcjach religii, że dziecko z okazji pierwszej komunii może bardzo wiele wyprosić u Pana Boga, więc pomyślałem sobie, że pomodlę się za tego dobrego człowieka, który pomimo całej swojej dobroci nie wierzy w Boga, no żeby się nawrócił i nie poszedł do piekła. Później, gdy już zacząłem dojrzewać politycznie, zastanawiałem się, jaki był efekt mojej modlitwy i kto z niej skorzystał. Wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne, że prędzej jakaś ofiara Stalina, aniżeli on sam. Tu mi się... Przepraszam, ja krótko będę mówił, krócej niż mój przyjaciel pierwszy. Obiecał, że krótko, ale mówił długo. Tak, ale my ze Stasiem mamy bardzo dużo wspólnego. Wiesz, Stasiu, bo ja zaciemnione okna były, ja jestem o rok młodszy i myślałem, że mi się cały świat wali na głowę, bo ja byłem wychowany niestety gorzej niż Stasio, bo w duchu raczej wtedy jeszcze nadziei związanych z socjalizmem. To opisuję tam w swojej spowiedzi. Krótko mówiąc, przypomniał mi się jak Bronek, nasz wspólny spowiednik bozowski, który może za 500 lat będzie beatyfikowany, modlił się za Breżniewa, jak on zmarł. Także on miał właśnie taki zwyczaj też, żeby modlić się za tych właśnie wszystkich, co szkodzili ludzkości. No to tyle. Prosimy jeszcze o pytania. Jakieś jest, proszę was. Proszę tu podejść, bo chcemy mieć pana na wizji. Że nie był głos bez ciała. Właśnie. Nie wiem, czy to bezpiecznie, ale chciałem zapytać księdza. Na ogół pytania padają dotyczące księdza Jerzego, no i ostatnich wydarzeń, ale ksiądz otrzymał święcenie kapłańskie za czasów księdza prymasa Wyszyńskiego. Chciałem zapytać, jakie wówczas były, czy w ogóle ksiądz jakieś tam kontakty utrzymywał, czy były jakieś kontakty z kurią wtedy, bo przecież poglądy już wtedy miał ksiądz określone. Dziękuję bardzo. Znaczy kontakty z kurią były takie nawet dosyć trudne w związku z tym, że byłem zapraszany z posługą modlitwy, ale i słowa do strajkujących. Zaproszenie pierwsze przyszło do Stoczni Gdańskiej. W jaki sposób? Prowadziłem wtedy jako kapłan oazę młodzieżową na Podhalu. I na zakończenie oaz było spotkanie z księdzem Franciszkiem Blachnickim w Krościenku. I ksiądz, który prowadził oazę sąsiednią, zaproponował mi wspólną jazdę do Krościenka. Było to chyba w połowie sierpnia 80 roku. I w Krościenku witam się z księdzem Blachnickim i on mówi, to ty tutaj? Nie wiem, jak gdzie miałem być, prowadziłem oazę. No i właśnie chcę teraz posłuchać, pomodlić się z księdzem. Nie, twoje miejsce jest w Gdańsku, jedź do Gdańska. Jedź do strajkujących stoczniowców. Z kapłańską posługą oczywiście, ale tam jest swoje miejsce. No ja byłem trochę zdziwiony. No przecież tam są księża. Słyszałem, że jest ksiądz Henryk Jankowski. Ci strajkujący nie są sami. Jedź. No to pojechałem do Warszawy. Zgłosiłem się do biskupa Kraszewskiego, który mnie święcił zresztą. Od niego, przez jego posługę otrzymałem święcenie kapłańskie. No i pytam, co on o tym sądzi. On mówi, jedź. A udzieli mi ksiądz biskup błogosławieństwa? Tak, lękaj już. Niech ci błogosławi Bóg Wszechmogący. No, z takim poparciem pojechałem pociągiem do Gdańska i wszedłem na teren Stoczni Gdańskiej. Przedstawiłem się tam, komu trzeba. I zapytałem, czy mogę poprowadzić krótką modlitwę i powiedzieć parę zdań do strajkujących. Ale tak, prosimy bardzo. I tam w odpowiednim momencie w sali BHP proszono mnie, żeby podejść do mikrofonu i po modlitwie
powiedzieć parę słów do strajkujących. I wtedy nawiązałem do słów świętego Jana Pawła II: nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie. Ja powiedziałem tak, ale zarazem nie ma Polski niepodległej bez Polski sprawiedliwej. Nie ma Polski sprawiedliwej bez Polski solidarnej, bez Polski zatroskanej o życie każdego człowieka, poczęcie po naturalną śmierć, o wspólne dobro. I to nie tylko dobro ekonomiczne, polityczne, ale dobro moralne, dobro kultury, dobro ducha, dobro wiary, dobro naszej tradycji, tożsamości narodowej. I zauważyłem, że o ile początek przemówienia był bardzo ciepło przyjęty przez większość obecnych tam osób, o tyle pewne zaskoczenie się pojawiło na twarzach, gdy wspomniałem o obronie życia dzieci poczętych. A była to sprawa, którą uważałem za niesłychanie ważną. Wielkim bólem jest dla mnie w tej chwili to, że nie nawiązuje się do projektu ustawy, który został odrzucony przez Sejm, jak wiadomo, rok temu i który przewidywał bezwarunkową obronę życia dzieci poczętych od poczęcia po naturalną śmierć. Obecny projekt, bardzo popierany przez biskupów i przez media katolickie, przewiduje obronę życia dzieci poczętych z jednej tylko kategorii. Mianowicie, obecna ustawa dopuszcza zabijanie dzieci poczętych, gdy jest podejrzenie upośledzenia, defektu, niepełnosprawności. Zwłaszcza chodzi tutaj o zespół Downa, on mongolizm. I wtedy w 6-7 miesiącu ciąży dziecko się zabija. I obecny projekt ustawy, a takich przypadków jest najwięcej, podobno 95%. Ale są sytuacje, gdy zabija się dziecko poczęte, dlatego że poczęło się ono w wyniku czynu przestępczego w świetle prawa karnego, czyli w wyniku współżycia nieletnich bądź nieletnią, czy w wyniku gwałtu, czy pewnych poszlak, że dokonany został gwałt. I z jakiej racji dziecko ma być zabite za to, że matka czy ojciec popełnili jakiś czyn przestępczy? Przy tym zabicie nowego człowieka jest zbrodnią nieporównanie gorszą od nawet takiego przestępstwa gwałt. Zresztą gwałcicieli nie karze się przed śmiercią. Bardzo często zresztą mogą się wymigać od odpowiedzialności. Czytam 2-3 lata. Następny motyw zabijania dzieci poczętych, który funkcjonuje w obecnym ustawodawstwie w Polsce, to taki, że istnieje poważne podejrzenie, że późna ciąża zaszkodzi zdrowiu czy też życiu matki. Co do groźby śmierci matki w wyniku późnej ciąży, to rozmawiałem na ten temat z ginekologami, zwłaszcza z profesorem Włodzimierzem Fijałkowskim w świętej pamięci, który powiedział, że w czasie swojej wielodziesięcioletniej praktyki położniczej ginekologicznej nie spotkał się z takim przypadkiem, gdy miał do wyboru albo życie dziecka, albo życie matki. No, jest taki przykład świętej Joanny Beretty Mola, która wybrała życie dziecka, godząc się za zaniechanie terapii, która by zabiła dziecko, a być może ją by uratowała w wyniku rozwijającej się choroby nowotworowej. No ale to było ile lat temu? W tej chwili medycyna bardzo poszła do przodu i w sensie technik medycznych i według opinii ginekologów katolików, no bo z takimi rozmawiałem, takie przypadki się nie zdarzają. Natomiast zagrożenie dla zdrowia, chodzi tu o prawdopodobieństwo, chodzi tu o późną ciążę, można spowodować wcześniejszy poród dziecka i oszczędzić tego ryzyka związanego z późną ciążą. Znowu, są przypadki ratowania dzieci 5 czy niewiele ponad 4-miesięcznych. Może na zachodzie, ale być może już i u nas. Czyli to zagrożenie można w dużej mierze wyeliminować, ale tu chodzi o życie, a tu chodzi o zagrożenie zdrowia. Zagrożenie, prawdopodobieństwo, a nie, nawet niepewność. I dlaczego ten nowy projekt ustawy w ogóle przemilcza sprawę tych dwóch okoliczności, o których wspomniałem? Koncentruje się na sprawie upośledzenia prawdopodobnego albo stwierdzonego z jakąś dużą pewnością
dziecka w łonie matki, bo jest to większość takich przypadków. No, ale życie każdego człowieka się liczy. Trzeba wrócić do tego pierwszego projektu, który i nie stosować cenzury w mediach katolickich, gdzie tę sprawę się przemilcza. Że jest różnica między obroną życia wszystkich dzieci poczętych zagrożonych w łonie matki, a trzeba by tu dodać in vitro. Obecny minister wprawdzie wstrzymuje finansowanie in vitro, ale zgadza się na in vitro. Może być. Tylko finansujcie sobie z budżetu gminy, a nie z budżetu państwowego. A te placówki, gdzie dokonuje się tych usług ludobójczych, prawda? Wiadomo, gdzie są, bo to, tego się nie da ukryć. To nie jest jakieś prywatne przedsięwzięcie, gdzieś po cichutku można zabić dziecko. Czy zabić szereg zarodków po to, żeby jeden przeżył. Zresztą z dużym prawdopodobieństwem różnych uszkodzeń zdrowotnych i śmierci w wyniku dalszego rozwoju płodowego. Aż po urodzeniu albo bez urodzenia, skoro umrze. Chodzi też o środki wczesnoporonne, które też są środkami ludobójczymi. O tym się nie mówi. I projekt ustawy w ogóle nie przewiduje refleksji nad takimi sprawami. A przy tym jest duża presja środków zagranicznych, żeby w Polsce prowadzić aborcję na życzenie. Żeby nie było żadnych ograniczeń, gdy ktoś chce zabić swoje dziecko poczęte, no bo prawa tych różnych feministek są ważniejsze od prawa do życia dzieci. Bo jeżeli kobieta chce mieć życie ułatwione wskutek, że pozbędzie się dziecka, to ona ma prawo nawet wbrew woli ojca dziecka. Są takie przypadki, gdzie ojciec dziecka chce, żeby się dziecko urodziło, a matka zabija dziecko nieraz. No, kto ją zatrzyma, kto ją zamknie, prawda, w domu, żeby dziecka nie zabiła. Poza tym są takie metody różne, że dziecko można zabić w sposób taki, zażywając jakieś środki i powodując poronienie martwego płodu, że tego się nie da skontrolować w ogóle. Ale chociaż prawo w tym zakresie, prawo stanowione nie działa automatycznie, nie działa bezwyjątkowo, nie działa wobec wszystkich przypadków. Są możliwości obchodzenia prawa. To jednak takie światło zgody ustawodawstwa państwowego z przykazaniami Bożymi i z prawem naturalnym, to jest konieczne. Jeżeli Polska ma być sprawiedliwa, ma być wolna, ma być niepodległa, no to bezwarunkowa obrona życia dzieci poczętych stwierdzona przez prawo i zawarta w Konstytucji jest absolutnie konieczna. I chociaż ci przedstawiciele obecnych władz przecież rok temu stwierdzili, że no my ten temat podejmiemy, ale podejmują z dużym opóźnieniem, z dużą niechęcią i w innej formie, a tu media katolickie niestety kamuflują to, że ten projekt ustawy różni się od pierwotnego, od poprzedniego sprzed roku. Jak Państwo doskonale widzicie, księdza jest białe, czarne, a nie jakieś relatywizowanie rzeczywistości. No taki po prostu jest ksiądz Stanisław i takim go wszyscy kochamy. Prosimy o następne pytania. Mówi ksiądz na temat obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Czy mógłby ksiądz się wypowiedzieć na temat przeszczepu narządów? Bo to jest też temat, że pobieramy te narządy od osoby, która no nie jest do końca martwa i nie jest powiedziane na 100%, że ona na pewno umrze, prawda? Dziękuję. Tak, no więc to jest niegodziwość. Jeżeli tylko wtedy pobieranie narządów ma sens, kiedy organizm żyje, ale jakby na granicy, to jakby odmowa dania szansy temu umierającemu, ale jeszcze nie umarłemu człowiekowi przez pobranie narządów jest grzechem przeciwko przykazaniu piątemu nie zabijaj i przeciwko prawu naturalnemu. Więc tutaj trzeba być bardzo ostrożny i jeżeli przeszczep narządów jest możliwy, niektórych narządów po stwierdzeniu śmierci, ale są różne sposoby określenia śmierci. To są różne sposoby, powiedzmy, mówi się śmierć mózgowa, prawda, czy
ktoś powie, śmierć psychiczna, że człowiek nie żyje wtedy, kiedy kontaktu psychicznego z daną osobą nie ma. No nonsens, prawda? Tu jest zresztą szereg przypadków jakby wybudzenia ludzi po dłuższym okresie takiej prawie śmierci. Jedną nogą na tamtym świecie. Są panią sfotografować. Dobrze. Ja tylko chciałam powiedzieć właśnie do tego, co ksiądz mówił, właściwie odpowiadając na moje pytanie odnośnie księdza Jerzego i to, co ksiądz później kontynuował, bo uważam, że takich księży nam po prostu brak. Daj Boże, żeby ksiądz jak najdłużej żył. Modlimy się, ale no, trzeba wspierać i księdza, i wszystkich podobnych, że tak powiem, w myśleniu i w działaniu. I chciałam tylko powiedzieć tak. Osoby, które tu są osobami wierzącymi, praktykującymi, stanowią też Kościół. I to jest pewne. I dlatego porównam to, powiedzmy, z moim prezydentem, na którego głosowałam, i z partią, na którą głosowałam. Jeżeli, no tak jak państwo karnowscy powiedzieli, pilnuję tej Polski, mojej niby, wybranej przeze mnie, ale pilnuję. Chcę też pilnować swojego Kościoła. I uważam, że mam prawo do tego. I dlatego pomyślałam sobie, że ksiądz ze swojej skromności ma takie, a nie inne zachowania i ja tego jakby nie podważam i nie oceniam, broń Boże. Natomiast uważam, że mamy jakby chronić też takich księży jak ksiądz. Powiem tylko jeszcze, że miałam przyjemność wielką w swojej parafii w Warszawie wysłuchać pięknego kazania księdza naszego, o którego się nie spodziewałam takiego kazania, na 11 listopada o godzinie 18. No byłam tak szczęśliwa i okazało się, że mój syn z Marszu Niepodległości, bo też był, zdążył na to kazanie i po prostu wpadł na mnie i mówi: słuchaj, mówi, coś wspaniałego. Poszliśmy do tego księdza i mu podziękowaliśmy. I parę osób też się za nami zerwało, ale w międzyczasie, w czasie kazania również zdarzało się, że wychodzili ludzie oburzeni. Kilka osób, może nie kilkadziesiąt, nie kilkanaście, a oburzeni. I tak to się dzieje, że ja myślę sobie, że będę chroniła tego księdza w tej mojej parafii. Ale oburzeni dlaczego? Dlatego, że się miesza do polityki? No, po prostu tak, tak. No czymś tam oburzeni. A no jeszcze jest a propos to, jest to polityki, nonsens. I są biskupi, którzy się publicznie wypowiadają w obronie księży, którzy się mieszają do polityki. No ale oni się nie polityki, mieszają. Ale wciąż panuje się też nie miesza do polityki. Atmosfera, że ksiądz nie powinien mówić takich rzeczy, które się ludziom nie podobają. Rozumiem, że jeszcze chciałam przypomnieć, że Pan Jezus też był z jednej strony uznawany za króla żydowskiego przecież, czyli też polityka, z drugiej strony uznawany za, czy piętnowany za to, że jest przeciwko cesarstwu rzymskiemu, więc też się wmieszał widocznie do polityki. A my mamy, że tak powiem, realizować tą Ewangelię Jego i tyle, a to nie jest polityka. Dziękuję. No dobrze, ci co wyszli, to pewnie kochali Stalina. Dobrze. Niedobrze, to powody. To tak, tego. Ja myślę, że jeśli nie ma pytań, to chcielibyśmy bardzo, nie ma pytań? Bardzo serdecznie podziękować księdzu, panu Sumińskiemu i oczywiście naszemu aktorowi. Było bogato, mądrze i ciekawie i natchnieniem. Proszę państwa, jeżeli mógłbym na sam koniec tak poprosić, może to powinniśmy zrobić na początek, ale ponieważ mieliśmy 11 listopada, może ksiądz na koniec jakąś modlitwę w intencji ojczyzny wspólną, dobrze? O, przy okazji powiem, że jest taka wspólna modlitwa w intencji ojczyzny, która nazywa się Krucjata Różańcowa za ojczyznę. Jest historia, tradycja krucjat różańcowych od XIII stulecia. Wszystkie krucjaty różańcowe prowadzone w sytuacji, gdy słabsi po stronie dobra i Boga
walczyli przeciwko silniejszym po stronie zła, odnosili zwycięstwo. Czyli jest to sposób wypróbowany. Natomiast jest różnica, czy krucjata jest zadekretowana odgórnie przez papieża, biskupów, czy też oddolnie. Ponieważ nasza polska krucjata jest oddolna, dlatego od kilku lat ona ledwie zgromadziła 150 tysięcy zadeklarowanych uczestników. A liczyliśmy na 10. część Polaków, choćby tak jak na Węgrzech. Krucjata węgierska, zadekretowana odgórnie, poruszyła Węgrów do tego stopnia, że pozbyli się władzy socjalistów, których hasłem było rozkraść wszystko, co ma ciężar większy od ciężaru powietrza. I to Węgrów poruszyło, łącznie z modlitwą. Czyli był sprzeciw moralny, ale był również ten akt modlitewny, niezwykle skuteczny. I są sytuacje, w których ta krucjata powinna być szerzej prowadzona przez wiernych, niż to jest dzisiaj w Polsce. Krucjata była przed zwycięstwem nad bolszewikami w roku 20. Przyczyniła się do zwycięstwa nad bolszewikami w sierpniu roku 1920. Natomiast krucjaty różnicowej nie było pod koniec sierpnia 1939 roku, bo władze Polski liczyły na pomoc sojuszników, którzy zawiedli zresztą, jak wiadomo. I nie było również krucjaty różańcowej przed wybuchem powstania warszawskiego. Znowu, liczyliśmy na bohaterstwo Polaków, którzy złożyli ofiarę życia. Były przypadki męczeństwa, przecież były przypadki świętości ludzi, którzy walczyli za wiarę. Natomiast no, zabrakło tego działania modlitewnego, bo ani jedne władze, ani drugie nie były tym zainteresowane. Ani władza kościelna do tego nie wzywała, ani władza państwowa nie uważała, żeby to było akurat potrzebne i słuszne. Teraz krucjata różańcowa za Polskę jest bardzo potrzebna i bardzo słuszna, no więc ze wszystkich sił, kiedy mogę, to na ten temat mówię. Także prosiłem ojca Tadeusza Ryzyka, żeby ten temat podjął w Radio Maryja i Telewizji Trwam. Mówi, nie podejmę, bo bym padł. Radio Maryja i Telewizja Trwam by padły. No to prosiłem, to może podejmie temat intronizacji Jezusa na Króla Polski. Nie, bo skutek byłby ten sam, byśmy padli. To może by podjął temat morderstwa na księdzu Jerzym Popiełuszce, żeby wreszcie to wyjaśnić. Kto, kiedy, dlaczego, po co. Czy pierwsza ekipa, czy druga. Dlaczego ta sprawa jest zakłamana? Dlaczego jedne i drugie władze się tego boją? Nie, tego ruszyć nie możemy. Więc jest wiele bardzo cennych audycji w Radio Maryja, natomiast jest szlaban, gdy chodzi o takie sprawy ważne, jak choćby te trzy, które wymieniłem. Zresztą w innych mediach katolickich podobnie. No, ale są wierni. No więc w duchu właśnie wierności Bogu odmówmy modlitwę w intencji Ojczyzny. Nie będę Państwa męczył dziesiątkiem różańca, bo to trwa 5 minut, ale możecie odmówić w drodze, albo w domu, albo kiedykolwiek i gdziekolwiek. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, Wiestowo Pannie Maryi, teraz Ducha Świętego. Drowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Drowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Drowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, raz dla serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania doprowadzeni byli przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku,
Matko, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. A dusze biednych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Po Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Święci bracia polscy męczennicy, Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami. Święty Stanisławie Kostko, bo na świecie 13 listopada jego wspomnienie obchodzimy w dalszym ciągu. W Polsce po reformie przeniesiono na 18 września święto Stanisława Kostki, a więc święty Stanisław Kostko, patronie naszego kościoła publicznego i parafii, módl się za nami. Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko, módl się za nami. Wszyscy święci, święty Boże, módlcie się za nami. Udzielę błogosławieństwa. Pan z wami. I z duchem. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego zstąpi na was, pozostanie z wami na zawsze. Amen. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie.